raz jeszcze. Dzień dobry. Właśnie szukam na wyświetlaczu w tym samochodzie daty, ale to tutaj nie widzę tak łatwo. Dobra, chyba jest dzisiaj 17 lipca 2024. Dzisiaj mamy środę. Jak wiecie, pewnie częściowo, a częściowo nie, jedziemy do Zakopanego. Znaczy, no, część z was wie, część nie. Póki co, jedziemy do Zakopanego. Może by się sytuacja jakoś gwałtownie zmieniła nawet. Wszystko jest możliwe. Nie takie rzeczy już się działy. Tak. Ale na razie plan przewiduje, że jedziemy do Zakopanego. Wydaje mi się, że mamy jakąś lipę z internetem, więc nie wiem, czy te filmy się nie pokażą dzisiaj. Hurtowo wieczorem. Hurtowe wieczorem. Ale zobaczymy. No i co? Bo będziemy tam chwilę. Połazimy, pospacerujemy. Na pewno jeszcze dzisiaj będziemy na jakimś spacerze. Prawda? Po przyjeździe do Zakopca gdzieś tam się przejdziemy. Ale będzie to spacer miejski z pewnością, bo godzina raczej już będzie kierowała nas na spacer taki, przepraszam, miejski. Jedziemy busem, proszę państwa, którym nie jechaliśmy, nie wiem, z pół roku. Nie, na wiosnę jechaliśmy gdzieś tam. Gdzie? No to jest Trzębie Góry raz jechaliśmy. Na wiosnę? Nie wiem, czy na majówkę, czy na co to było. Na majówkę. Ciepło już było. Na majówkę busem mówisz? Nie wiem, czy busem na majówkę, ale w każdym razie na któryś z tych gwiazd. A, możliwe, co swaty byli, tak? Tak. Z nami, tak. No i tak, jedziemy busem i jedzie się spoko, chociaż oczywiście sobie można szybko przypomnieć o plusach i minusach, nie? Tak. Takiego jazdy tym samochodem. Jak się przesiada człowiek z osobówki, to od razu czuć, że ten samochód wymaga większej uwagi. Cały czas od kierowcy, zwłaszcza na takich krętych jakichś tam uliczkach. Moim zdaniem do jego mocy i do jego masy jest za miękki. No i tak się po prostu cały czas gibie. No i nawet jak jechaliśmy ostatnio BMW do Jastrzębie i do Chorwacji, to też stwierdziliśmy oboje, że tamten samochód po prostu praktycznie nas w ogóle nie wymęczył, mimo tak, że w porównaniu z tym to zero miejsca w środku. Chociaż to i tak duże auto, no ale jeśli chodzi o prowadzenie i o... Ale nie tylko prowadzenie, bo nawet dla mnie z perspektywy pasażera było to mniej męczące niż... Tak? Tak, nie wiem dlaczego. Bo może to też cały czas myślisz, że dobra, się zaraz... Nie wiem, nie mam pojęcia, nie umiem tego wyjaśnić, ale... Wydarzy. Rzeczywiście dojechaliśmy wtedy tak gładko, w ogóle nie wytyrani, tak jak czasami, no nie? Nie mam pojęcia, o co chodziło, ale też to zauważyłam. Nie wiem, o co chodzi, nie mam wyjaśnienia na tą sytuację, ale... Rzeczywiście tak jest. Spalanie, gdyby kogoś interesowało, to tutaj po tych wioskach jedziemy bardzo wolno, oszczędnie myślę, w miarę przepisowo nawet, to ono teraz tutaj pokazuje jakieś... 8,6 czy co? 8,6. Myślę, że co do spalania to jeszcze warto zwrócić na to uwagę, jak już będziemy, no tam wiesz, na tej siódemie, nie? No. Bo wtedy jazda będzie bardziej płynna, może gładka. Ale tak jak wsiedliśmy, to od razu sobie pomyślałam, że jednak no mam ciśnienie ogromne, żeby się zapakować i jechać. W tym samochodem? Tak. Ale mówisz o tej podróży takiej dalszej? Tak. No nie wiem. No skoro nie mamy innego pomysłu. Jak zacząłem czytać i komentarze i w ogóle tak, przeglądać ogłoszenia, to się zacząłem zastanawiać, czy tego busa nie powinniśmy zamienić na kampera właśnie. No ja wiem. Kampera z prawdziwego zdarzenia. Też czytałam te komentarze i w większości sugerujecie, że jednak kamper, a nie przyczepa, są wygodniejsze, co zwłaszcza łatwo jest sobie logicznie wyjaśnić, no bo ostatecznie na pewno każdy manewr w takim kamperze jest prostszy niż w przypadku przyczepy. Ja sobie jednak, ja sobie po prostu wyobrażałam, że w przyczepie jest więcej miejsca, chociaż później też przeglądałam jeszcze wczoraj te kampery i to chyba jest złudne. Może być całkowicie podobnie. Ja mówię o tych kamperach takich dużych, nie? No, tylko o takich myślę, jeśli chodzi o naszą rodzinę, to by było... Znaczy, ja w sumie po prostu zależałoby mi tylko na jednym, żeby każde z dzieci miało swoje miejsce do spania i my we dwoje, żeby nie trzeba było się tam jakoś ściskać, tłoczyć i tak dalej. Dzieciaki są coraz większe, no i to jest oczywiste, że to będzie tylko bardziej potrzebne, a nie mniej. Tylko wiesz co, że te, które mają taki, tą czopkę nad kabiną, to są dużo wygodniejsze, bo tamto łóżko masz w każdej chwili. Każdy może sobie tam wejść i się położyć, a te, które są takie spłaszczone, te takie ładniejsze w kształcie, to te łóżka to mają zsuwane tak jakoś na wiem, nie? Wiem. Więc to jest łóżko takie
jak potrzebujesz, to się kładziesz. Ale wtedy... te z tą czapką to też wcale nie mają tak, że musisz zsunąć je na dół? A nie wiem, chyba mi się wydaje, można tam że... poprzek chyba leżeć, nie? Mi się wydaje, że też musisz je trochę, nie wiem, ale coś tak mi się wydaje, jakbym to widziała gdzieś na jakimś filmie albo u kogoś. A u tych naszych znajomych to nie było, chyba. Tak? No. Dobra, no mniejsza z tym, w każdym razie. Ja nie wiem, czy ja już to mówiłam wczoraj w jakimś filmie, czy nie, ale ja miałam też taką obserwację, jak zaczęłam się przeglądać tam różne strony w internetach, już nie tylko, zarówno z wynajmem, jak i ze sprzedażą, to generalnie takich miejsc jest mało, no mało jest takich miejsc, gdzie można by pojechać, obejrzeć coś konkretnie i teraz się w sumie nie dziwię, dlaczego... Tak. I teraz się w sumie nie dziwię, dlaczego targi tego rodzaju są tak popularne, dlaczego tam przychodzi tyle ludzi, bo można w jednym miejscu zobaczyć to wszystko po prostu. Obejrzeć i na dodatek jeszcze kupić, załatwić wszystkie formalności, więc w sumie to stało się dla mnie jasne, dlaczego tak ludzie chętnie odwiedzają takie targi, bo to jest naprawdę mega wygodne. W jednym tak naprawdę dniu, a jak nawet dwa dni poświęcisz, to też się nic nie stanie. Obejrzysz sobie wszystko, łącznie z tym, że się przymierzysz, pomacasz i no nie? No właśnie. Tutaj jedynie nie ma tej możliwości, żeby się przejechać, nie? Zwyczajnie sprawdzić, jak się to prowadzić. No. Jak się to prowadzi. Wypożyczyć, no. Możesz jedynie wypożyczyć, ewentualnie, no co, nie ma takich dealerów. No nie, możesz znaleźć jakieś miejsce, gdzie używki sprzedają pewnie. No, używka w sumie z 2013 roku zwróciła moją uwagę i od tego się w sumie wszystko zaczęło. Ale ta używka wyglądała cudownie. A to była przyczepa, nie? Mimo przyczepie, tak. Była świetna. Magiczkowi trzeba podziękować, bo tam tyle informacji sprzedał, że szok. Uszanowany. Tak, też zwróciłam uwagę wczoraj. To były takie informacje całkiem... Do rzeczy, w sensie takie rzeczywiście praktyczne. O tym ubezpieczeniu też, ja o tym w ogóle nie myślałem. A o tym nie czytałam. A ubezpieczenie trzeba spojrzeć, jakie jest i co tam obejmuje. Aha. No bo tak naprawdę możesz obetrzeć taką przyczepę, no tak, albo ją w ogóle stracić, albo nie, inaczej tam uszkodzić. Ci spadnie drzewo na kempingu, na samochód na przykład. Albo nie, burza jakaś przyjdzie. No właśnie. No tak. No to tematów jest z tym związanych bardzo dużo, prawda? Tak, bardzo dużo i no zobaczymy. Sezon niestety mamy już w połowie, ten wakacyjny, więc... A ja właśnie chciałabym, żebyśmy... Jeszcze nie mamy w połowie. Żebyśmy po powrocie teraz do Kopca, a właściwie już najlepiej w trakcie pobytu tutaj... Już się szykowali. Żebyśmy postanowili coś, wiesz, bo jak my nie zrobimy planu konkretnie, to rozłazi nam się potem sporo i... Dzień za dniem ucieka. Nie jest dobrze. Ja muszę też, żeby działać, to muszę najlepiej działam, jak już mam wyznaczony jednak jakiś przynajmniej dzień. Dobra, robimy, jedziemy, cokolwiek. Wtedy pójdzie mi to wszystko znacznie szybciej. No, to co? No to co? To tyle. Jesteśmy w Szydłowcu, jedziemy wolno, spalanie na 8 spadło. No, czyli klima chłodzi. Jest dobrze. Nieźle. No dobrze, moi drodzy. No to... To byłoby było na tyle. I się widzimy niebawem, nie? No to narka.